dla kogo kurwa latasz? Kto cię tu podesłał? Kobieta w ekipie, o, początek problemów. Wiadomo. Właśnie tak skąd myślałem. Skąd ja to znam? Skąd ja to znam? No, to jest kurwa początek końca w dniu dzisiejszym. Gdzie mam iść? Do radiowozu, ty też idziesz kurwa pewnie. Gdzie mam iść? Do radiowozu! Panowie, no o co chodzi? Przy sobie? To ja nie jestem policjantem. Ja nie jestem policjantem. To wypierdalaj skąd? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? To mogę, że tak powiem, gdzieś. Los Santos. Dobra, luz, on to załatwi. Ech, Boże. Komu obciągnęłaś za wygraną? Cześć, Buta. Siemano. Komu na szczęście? Siemano. Na pewno? On to załatwi, dwie opaski Przysięgam. Będą. Jego teraz ale kiedy jest, myślałeś? No właśnie, no i to jest następna kwestia. On musi się od kogoś dowiedzieć, czy on w ogóle takie coś może przekazywać. Jakie opaski? Czy on jest 0-1, czy nie kurwa jest? Kurwa macz, on jest 0-1, przecież do kurwy na jakie opaski? Potrzebujemy opaskę z nadajnikiem GPS, kurwa, policyjną. Żeby ją rozmontować, dać ją Javierowi, Javier z niej zrobi chipa i wpierdolimy Magan chipa pod skórę. A, to fajna misja. Dobra, inna taka. Cześć. A, czyli już cię namierzyli, aneks, czy te? Nie, ma opcji. Do śmigłowca. Weź ciankę, aby na kolana. Ty był nasz transport, kurwa, opasek tak szybko nie jechał? Nie, on miał weźmy. Dobra, w razie czego ich najebiemy. Chcemy przejąć cały biznes pralniowy, że tak powiem, na wyspie. No to się spóźniłaś. Co? Nie. No to opowiadaj. Ale po co? To opowiadaj, jaki masz pomysł na to. Ale musiałbym jedną korektę zrobić, żeby to powiedzieć. Odjebać koleżankę. To mam mówić, czy nie? Nie strzelaj do niej. To za chwilę nam powiesz. No. A jak ty mnie dobrze znasz? No wiadomo. Dobra, a co z tym Heinelem, kurwa, zajebanym gryncem, śmiecie? A to dla kogo latasz? Wzywaj dla Heinela. To dla kogo, kurwa, latasz? Kto cię tu podesłał? A, ja z małpy. Dzwonię. Nie, to kurwa, zaraz. Od kiedy? Zaraz. Nie no, po prostu przysługa jakaś. Przysługa jakaś, ta? No. Ta? Skąd się kurwa wziąłeś? Ja? Po prostu sobie żyję z Stepanikiem. A, ta? No. Ze Stepanikiem, ta? Nie. Gdzie? To kurwa zdejmij wartę z nosa. Mechanikiem mówię. A, mechanikiem. No. Imię i nazwisko. Anna Molej. Anna Malej. 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 Dobra, sprawdzam cię, kurwa, wrzucam na bęben, zaraz może zdechniesz, może nie. Zaraz się wszystkiego dowiem. Kurwa, Janek, bo zaraz padnie. A ci się, kurwa, wychylasz? Co? Mówią się do samochodu. Wszystkiego się dałem zaraz. No, już tu piszę. Ale co chcesz wiedzieć? A zaraz się dowiem, kurwa, kto cię jebie, gdzie mieszkasz, wszystko się dałem. Czy pracujesz, kurwa, w właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że jestem taka skromna i skromna nie jesteś. No, nikt nie wie i to jest najlepsze. Ktoś cię przewiercił już? Kto cię wierci? Nie, no gdzie, nikt mnie nie wierci. To na jaki udar siadasz nocami? Siadam. Muszę sobie sama radzić. Sama musisz sobie radzić? Jak często się masturbujesz? No tak, dwa razy w tygodniu. Dziennie? W tygodniu. To libido chujowe. O, słuchaj. Zajmuję sobie czas czymś innym. Aha. Nie myślę o ruchaniu. No. Nie myślisz o ruchaniu? Nie. A ty? To na chuj ci ona. Ona? Nie myśli o ruchaniu. Ona ma wyruchać policjantów, kurwa, klanką, a nie ten. Kobieta w ekipie, o, początek problemów. Wiadomo. Właśnie tak skąd myślałem. Skąd ja to znam? Skąd ja to znam? No, to jest, kurwa, początek końca w dniu dzisiejszym. Tak, miło was poznać, tak. Tak, po 13 dniach, niecałe 2 tygodnie już się rozpoczyna.
Dobra, teraz chwila prawdy. Halo? Witam, odzwaniam. Pytanko mam. No co tam? Mówi ci coś imię, nazwisko Anna Malej? Malej. Jakaś metaliczka, kurwa, niebieskie włosy. Tempa zgadki, kurwa, i blondynka. Bardziej mi się... To jak niebieskie włosy, blondynka, kurwa? Niebieskie oczy, blondynka. Wiesz co, bardziej to bym kleił w stronę gwiazdy porno jakiejś, do której może szczepałem gruchę w ostatnim miesiącu, ale kurwa nie do jakiejś dupy, którą fizycznie mogę znać, nie? Miss Los Santos, no. Kurwa, z wczoraj. O kurwa, to na dupce nie zapatrujesz, tak, czy co? Nie muszę wiedzieć, kurwa, wiesz. Tindera sobie pobierz. Może chcę wiedzieć, czy nie robię brzydkich rzeczy, wiesz, o co chodzi. Mnie na mieście o grzechotnika rozpytują. No. Kurwa, tak po tym, co podpytuję, to mówią, kurwa, to tak, tak mnie kieruje zapytać, kurwa, czy twój alias tak nie brzmi czasem, wiesz? Możliwe. A co potrzebują? Nie, dobrze, Frana spaliłem i się pytał, kto tam na mieście, co tam. Ja tam, wiesz, oczywiście palony Franek z łysej główki. Nie wiem, o co chodzi, a tam mówił, że no, bo tam Wąski mu mówił, że Esteban mu mówił, że jakiś lechotnik trzęsie miastem i że kto to i czy kojarzy i to będzie, nie, palę Frana, nikogo nic nie wiem, nie? Jak jest. Dobra, wiem, a sprawa Krzakowa coś się wyjaśniła? Sprawa Krzakowa się spierdoliła, wiesz co? Ogólnie klimat się zmienia strasznie, jest ocieplenie i kurwa, ta ziemia, którą mieliśmy, zupełnie inne teraz daje nasiona, więc inne plony, więc nasiona trochę trzeba inaczej doprawić. A jak? Jeszcze nie wiem, szukam, a najgorsze to, że pieniądze na inwestycje mi się skończyły. Już wypierdoliłem bardzo dużo pieniążki na system nawadniające nawozy i kurwa ci powiem, no, chujowo trochę, no. Dobra, zrobimy tak, że mogę was zainwestować. A widzisz, no. Dla mnie inwestycja informacji byłaby lepszą formą, wiesz, brania inwestycji, przyjęcia takiej inwestycji niż finansową. Finans zawsze ogarniesz, a z tym, kurwa, chemią to ja w szkole dobry nie byłem, kurwa, nie? Coś może, coś w tym kierunku, masz jakiegoś chemika, nie wiesz nic, nie? Ale spróbuję się dowiedzieć. No, to by było fajnie, bo tam inwestować to wiesz, ja nie będę inwestował w coś, co... Kurwa, inwestowanie w coś, co niekoniecznie może mieć plony, no to też chujnie inwestycja, nie? Bo to jest, kurwa, możliwości tysiące, no. Więc wiesz, nie chcę się pierdalać w interes, na którym tylko ja zostanę, kurwa, z komornikiem na plecach, nie, że tak powiem. Dobra, to jak się dowiem, to ci powiem. Dobra, super, świetnie. To dobra. Pozdrów tą Anię Malej i, kurwa, pamiętaj. Przed HPV nawet guma nie zabezpieczy. Dobra, wszystko wiem. No, siema. I co? No i wszystko, kurwa, wiem, masz HPV. I co teraz? Nie no, wszystko wiesz już o mnie, czy... Tak, już wszystko wiem. Idź do lekarza, lecz HPV. Ja bym chciał, żeby pan tylko dał mi znać, jak pan pojedzie po nas, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Co, wyślam to kurwa czy nie? On się boi tego straszkę. On jest debilem. A co on daje się tego boi? No nic, nie zabijemy go tam. Wysiadamy z ciężarówki, jak oni jadą. Kurwa, gleba, kurwi jebane z policji. Jak nie gleba, to pizdę i władujemy. Zabieramy opaski, spierdamy. No to kurwa, szykuj takiego vana, kurwa, tą lodziarnię, kurwa, taką. No tak. Ładujemy się na pakę i tyle. No tak. A Anka będzie na drodze, kurwa, ich tam rozpraszać. Anka ma HPV, dowiedziałem się. Co to jest HPV? Kurwa, nie mam. Ma HPV. To jest jakiś wener? Tak. Choroba. Jakaś, prawda? To się już nie będziemy całować. Wirus czegoś tak. Kurwa, nie mam. Nie masz? Zrobię ci, kurwa, te badania. Dobra. Jest jeden problem z Anką. Jaki? Mało osób coś wie, a to znaczy, że pojawiła się niedawno i dziwnym trafem się tu zakręciła. No. Zaczepiała mnie na warsztacie, to prawda. Podejrzane. No właśnie. Ja cię zaczepiałam. Dobra. Mówi, ale masz zajebiste spodnie. Dobra, tak, Anka. Ja wiem, że mam zajebiste spodnie. Anka. Kocham. Chcesz tu być? No chcę pomóc. A potrafisz wykonywać zadania? Potrafię.
to zrób skok wiary z budynku. Żebyśmy ale nie uwierzyli. Chcę umierać, nie chcę umierać. Jeśli, no ale na wojnie czasami tak jest, musisz się poświęcić, jak lider. No ale mam wam pomóc w akcji, czy nie? Mam się strzelać? Tak, ale ja ci będę muszę... się strzelać, ja do ci, was. Ja ci muszę do najpierw zaufać. Skok wiary. Nie, no skakać nie będę, daj inne zadanie. No. Etio Auditore. Ja jej nie ufam. No wiadomo. Wąski, pokaż jak się to robi. Czyli co? Ufasz tam? Ja mam ciebie ręczyć? Ufasz tam? Tak, tak, ale... To dawaj, skok wiary. Ale słuchaj, zaufanie zawsze się ma do pewnego stopnia. No. Ja myślę, że w tym przypadku to wiesz. Czyli ufasz tam, ale not like that, tak? Not like that, to tak wiesz. Tak jak jedziesz na kurwy, nie? I no. Jak sobie chcesz kurwa zarukać, to nie zawsze jesteś dobra, pewny, czekajcie, że będę rzeczy, nie? Jakby sprawdzone, ale nie zawsze. Witam. O, nie mogłam odebrać, bo było, no, wezwanie. A nic ci nie jest? Nie, nic nie jest. A, to bardzo ważne, żeby nic ci się nie wydarzyło. Nie, na spokojnie. Jesteś tam potrzebna. Słuchaj, sytuacja jest następująca. Wam potrzebna? Tak, nam, w jakim miastu. Sensie? W jakim sensie wam? No miastu jesteś potrzebna, nam, ludziom, obywatelom. Okej, okay. Bijesz rekordy popularności na ulicach. I wszyscy wiedzą, że jak Blake Adams wyjeżdża na patrol, to jest bardzo dobrze. To znaczy, że miasto jest bezpieczne pod egidą pani Blake. Mhm. No, ja jestem zaszczycony, że taka persona jak ty działa w naszym imieniu, służyć i chronić LSPD. Miło mi to słyszeć. W jakim celu dzwoniłeś? Dzwoniłem w celu takim, by się zapytać, czy rozmontowaliście już te laboratorium na Grow Street? Ja jeszcze nie, gdyż mówiłeś, żebyśmy skontaktowali się z pewnymi osobami. No. Jesteśmy w trakcie. A, biurokracja tak zwana. A dzieci chodzą tak. Naćpane. No, polecałeś nam dwie osoby, stąd też. Tak, tak, polecałem, ale wiesz, no ja też tam nie jestem jakimś, wiesz, 03 czy 02, czy... Czy, a ty jaki masz? Zero ile? Zero nic. A, czyli nie jesteś w high commandzie? Ale kontaktowałam się z... no. A i jak? I jak? Bo wiesz, dla mnie w mojej gestii leży to, bo ja będę szczery, ja planuję kupić parę terenów przy Grow Street, no ale nie może, wiesz, nie może sąsiadować koło mojej działki dzielnica ćpunów, degeneratów i wszelkiej maści skurwysynów. Jasne. Wiesz, tam za mostem, tam za mostem koło Mace Areny, no nowa inwestycja ma powstać, no ale wiesz, no jakby te Grow Street przeszkadza. No ja wiem. A o Williamie coś wiadomo, moi przyjaciele? Nie, cały czas prowadzimy tutaj okay. Postępowanie przygotowawcze, cały czas trwa, także... Okej, okay, bo ja tęsknię za nim. Wiem, nie dziwię się panu. Kochałem go jak brata, pomimo, że kochał mi siostrę. No dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo w kontakcie, jak będę mógł jakoś pomóc, jasne. to się odzywa i kłaniam się nisko. Cześć. Jasne, jakbyś coś wiedział, to też się kontaktuj. Jasne, buziaczki, cześć. No, cześć. No. Halo? Ty gadasz? Jest Blake Adams, a co? A, dobra. Nie ma się go co naprawdę obawiać, to jest bardzo oczytany człowiek. Bardzo przede wszystkim elegancki człowiek, no ty. A to prawda. Jest. Serio, on krzywdy nikomu w życiu by nie zrobił. A jak robi, to raz, żeby zapomnieć. To prawda. Dobra, to co, ten Heinel to kurwa zesrany i nic nie zrobi, tak? Tak kurwa szef policji. No, piszę, dzwonię, no i widzisz. No i właśnie... Ja lepszej bajki kurwa nie wymyślę. A ja mam ta plan już była taka, to, że kurwa, ja mam plan na to. Widzisz tam ten most, An? Widzę. Tam ostatnio powiesiliśmy snitcha, nie wiem czy słyszałaś. To wy go powiesiliście? No ja go powiesiłem w sumie. A co zrobił? Chuj cię to interesuje, skończysz tak samo jak mnie wkurwisz. To jest informacja dla ciebie, a nie kurwa ploteczki kurwa z kolegą.
No i widzisz, Aniu, bo ja ci powiem. Nie, Aniu, bo... Nie, ty po prostu w takim towarzystwie są po prostu inne troszkę, gdzie tak powiem, zasady, wiesz? Ale ktoś się dowie, kto nie powiedział na naszym spotkaniu... Jest pizda. Jest pizda. Mam nadzieję, że jestem jasny. Jesteś... Jesteś, jaki jesteś. Takiego cię akceptujemy, spokojnie, nie musisz się zmieniać. Przebieramy się? No kurwa, już nie wiem, trzeba porwać policjanta i chyba zrobić wymianę za opaskę. To mnie nie wysalić. Dobra, to dawaj na Sandy. Żeby nas potem nie pokojarzyli. Tam są psy, widać, my ich poddajmy. Tutaj? Już? Są sklepy. Ja nie mam maski. Ja już jestem gotowy. I że mam Majewski robić to. Rączki. O Jezu, o Boże! Pan też rączki podniesie. Już podnoszę. Bez numerów. Proszę nie odpierdalać przede wszystkim. I teraz tak, pan policjant na ziemię kajdanki raz. Tak, podnoszę już. Jeżeli mam. Jeździa mi tylda? Wypadałoby, żebyś miał. Bez numerów. Nie opuszczamy rączek. I teraz tak, ja pana zakupam, to jest pierwsza sprawa, żadnych kurwa klikania w radia tu nie widzę, ja panią również zakupam, dobrze, czy pan jest na służbie? Na przerwie. No to idziemy. Czyli rozumiem, żadnych GPS-ów dobra, nie ma. Dobra, tempo, bo jesteśmy kurwa w centrum, nie ma co lecimy. Kurwa pierdolić, tak? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Do radiowozu, ty też idziesz kurwa pewnie. Gdzie mam iść? Do radiowozu! Panowie, masz o co chodzi? Przy sobie? To ja nie jestem policjantem. To wypierdalaj stąd! Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? To mogę, że tak powiem, gnieść. Halo? Słuchaj. Co? Byłem świadkiem pewnej sytuacji, która pewnie was zainteresuje. Co? W okolicach Sandy został porwany policjant. Jaki policjant? Nie wiem, nie znam policjantów. Ale jechał takim kanciastym samochodem, kwadratowym, prostokątnym. Szerif. Taki SUV to jest chyba, czy może jakiś taki, no taki bardziej terenowy. Mhm. I kiedy? O której? No dosłownie parę minut temu. Mnie też zatrzymali, bo akurat wchodziłem do sklepu. Mhm. I jeszcze była tam taka kobieta w pomarańczowych włosach, policjant, i właśnie i ja, ale jak krzyczałem, że nie jestem z policji, no bo nie jestem, mi kazali wypierdalać, więc biegłem co sił w nogach i mówię, zadzwonię, poinformuję. Nie wiem, kto to był, bo niestety was nie znam, tak jak mówiłem, ale no ciężka sytuacja. A w którym miejscu? Na Sandy, w okolicach sklepu z ubraniami. Sandy przy sklepie z ubraniami. I jak policjant wyglądał? Porwany? Kurwa, jak policjant. Czy w policjancie porwanym? Usłyszałem tylko, że ma przerwę w służbie właśnie, ale był radiowozem. Okej. Dobra, nie pamiętasz, jak wygląda? No nie, no byłem zestresowany. Pamiętam tylko, że był z kobietą, która miała pomarańczowe włosy. No. Okej. I porwało go trzech, może czterech bandytów, ubrani na czarno. Okej. To było na Sandy, tak? Wybacz, tak. Bo jestem teraz, mi mówią na radiu i nie ten. Tak, dobra, Sandy przy sklepie odzieżowym, tak? Tak, no, to jest chyba naprzeciwko gas station, stacji benzynowej. Okej, chodzi ci o dolne Sandy, czy o górne? O dolne.
Podolne, tu gdzie jest ta taka spożywczy, chodzi ci o spożywcze tam niedaleko komendy jakby? Sklep z ubraniami, tu chyba też jest komenda, tak. Dobra, 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 no ja to ogarnę, zaraz tutaj ten. Dobra, ja mogę zostać tu też na zeznania, mogę ci wysłać GPS-a. Takie rzeczy to na komendzie muszę zgłosić. Bo ja tak to nie mogę po tych. Musiałbyś się na komendę zgłosić. No tak, ale ja na komendę to nie chcę wchodzić, bo wiesz, ja mam też... No dobra, ja ogarnę gdzie. Ja będę wiedziała gdzie. Ja ci wyślę GPS-a i będziesz wiedziała gdzie, ale ja stąd jadę. Bo jestem za bardzo zestresowany. Jasne. A jakim pojazdem jesteś? Byłeś tam. Ja tutaj jak będę sprawdzała kamery. Okej. To też jest dobry, to też jest... Jakiś biały, a to od kolegi pożyczony. Biały, tak? Ale kojarzysz model? Rumpo, coś takiego. Biały, generalnie, tak? Biały, generalnie. Dobra. I był tam ruda pani z policjantem jakimś naszym, tak? Tak. I wjechało im paru... Dobra, to ja zaraz to ogarnę. Widziałeś nowe bluzy czajnika HZL, co o nich sądzisz i czemu one kosztują po 400 zik? Dobry. Witam pana. Policjanta porwali, ja zgłosiłem. Tak. No. Pańska tożsamość, dowód osobisty posiada pan? Jasne. No, również przystajemy do rocznym znak bezpieczeństwa policji. Bardzo proszę. Witam bardzo. Jeszcze raz powtórz. Czy był w mundurze? Chyba nie. Na czarno był chyba. I miał czapkę. Skąd wiesz, że był to policjant, skoro nie kojarzysz? Bo tu stał jego radiowóz. Był radiowozem? Był radiowozem, tak. A nie mogła to być osoba, która skradła radiowóz? No, krzyczeli do niego, kurwa, coś, że ma się poddać, kurwa, i że policja, i że coś tam. No, znaczy, teoretycznie, no mogła, no. Wiadomo, że mogę się... A jak był ubrany, sylwetka? Włosy, jakieś znaki szczególne? No nie wiem, bo ja powiem... Ja wam wszystko powiem, chodźcie tu za mną. 03 plus 1 na rady, 5, kod 6, Sandishers. Tu stał samochód? Samochód czy radiowóz? Radiowóz, tak. Radiowóz. Jaki dokładnie? Taki suwowaty. Suwowaty. Jakie miał napisy? Szerif. I ja sobie tu przechodzę, mówię, o, chyba policjanci tu są. I tutaj wychyliłem się zza winkla i stał policjant już z rękami w górze i taka pomarańczowo-włosa pani. Poczekuj. I krzyczeli, poddajcie się, kurwa, coś tam. I ja mówię, ja też. Krzyknąłem, ty też. No i ja stanąłem sobie tutaj przy tym drewienku pierwszym. Podniosłem ręce, tak stałem. I mówią, wszyscy do radiowozu. I oni tu przeszli, ja też tu przyszedłem z rękami w górze. I coś tam do niego mówili o policji. A ja mówię, a jak ja nie jestem policjantem, to wypierdalaj mi stąd. I ten jest, nie wiem, czy ta pani też była policjantką, ale ona miała sukienkę chyba białą i pomarańczowe włosy. A tamten człowiek albo miał czarne ubranie, albo kamizelkę czarną. I był tak na sportowo. Jakie znaki szczególne? Łysy? Jakie włosy miał długie? Nie wiem, wydaje mi się, że miał czapkę, ale no nie wiem, czapki. Byłem zestresowany. Może tutaj pan ochroniarz coś więcej będzie wiedział, ale ja nie pamiętam, żeby tu był. No. Dobra, a jakim pojazdem przyjechały osoby napastnicy? Tego nie wiem. Musieli się jakoś oddalić z tego miejsca. Oddalili się radiowozem. Szerybem odjechali. Wsiedli do niego z rzekomym policjantem. Czyli co, czaili się tutaj, poddali i stwierdzili, że pojadą ich radiowozem? A to już jest, myślę, że to jest sprawa dochodzeniówki, nie moja. Okej. Jakiś kontakt masz do pana braciszego? Tak, mam. Czy to się... A pan co tutaj robił? Byłem w sklepie. Tutaj pan w sklepie? Przyjechałem. I co pan kupował? Jeszcze raz? Co pan kupował? Mój outfit, bo ja na co dzień w garniturze chodzę. A co głównie? Jeszcze raz? Co głównie? Wszystko nowe? Całe ubranie? Tak. No bo ja w garniturze chodzę takim czarnym, pod krawatem, ale postanowiłem, że sobie pojadę teraz na Mace Arenę, bo meczyk jest mojej ulubionej drużyny i coś tak bardziej młodzieżowo chciałem wyglądać. Ja jechałem tamtędy z gór, białym Rumpo chyba, coś takiego, ale benzyny mi brakło i mówię tak,
no to się przebiorę i na gas station za chwilę kupię kanister, wrócę do samochodu. Więc no, ja sobie tutaj przebiegłem po tym, po tych, kurwa, jak to się nazywa, to metalowe. No po tym płocie, no wiem, że też płocie, nie za dobrze zrobiłem. Wrócenie. Tu przebiegłem i dlatego wszystko widziałem. No, Rumpo sytuacja. Pan mówi. A tak, to jest pana pojazd, tak? Tutaj przed nami, który stoi. Nie, to nie jest Rumpo, to jest jacyś ludzie, co do sklepu weszli. To no gdzie pańskie Rumpo? No tam bez benzyny zostało, jakieś 300-400 metrów stąd. Rozumiem, jeżeli polecimy, to je znajdziemy, tak? O, no oby, bo mamy ja za go. Chwilę... Bo ja za chwilę z kanistrem lecę. Zatankować. Słyszę jakieś dźwięki, jakieś głosy. Muszę zrobić, co tu się stało w ogóle? Coś jeszcze może nam się przydać w tej sprawie? Coś szczególnego? No myślę, że trochę szczęścia. No bo jednak szczęścia. Jak porwali policjanta, to... Dwójka napastników pan mówi. Aha, uzbrojeni byli. Są uzbrojeni? Bardzo uzbrojeni byli, tak. Pistolety były tego typu, no. Obydwoje mieli pistolety? Chyba trzy osoby nawet były. Trzy osoby, czyli jednak nie dwie, a trzy osoby. Dwie albo trzy, no mieszało mi się w głowie. Na pierwszy raz miałem taką sytuację, że ktoś mi z klamy celuje i mówi: o kurwa, co tam, podajcie ręce do góry. Jeden miał taki dziwny głos, taki jakby kurwa, jak Stephen Hawking. Taki kurwa bardzo sztuczny. Ja nie wiem, czy nie miał na przykład coś z krtanią. Może jakiś zapach szczególny, papierosy palili wcześniej? Jakaś odurwanie od nich? Jeden moim zdaniem pachniał Allure, takie perfumy. Ale być może to był policjant. To bardzo dobre perfumy, są $100 za flakonik. A z racji tego, że jestem, ja lubię zapachy, tak? Lubię zapach pięknej kobiety, lubię zapach spełnienia moich marzeń. No to się trochę znam na perfumologii, tak? Więc no. Czyli rozumiem to wszystko, co może nam się przydać. Wszystkim nam pan powiedział dość istotnym, tak? No, wszystko powiedziałem, tak. Kontakt mamy, tak? Grzeszego, żeby mamy, nie szukać. To tyle z naszej strony. Dziękujemy za to. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Ja lecę do tego. To było wszystko w tym miejscu, tak? Doszło do tego. Tutaj zatrzymali przed sklepem. No. Tutaj. Tu ich zatrzymywali. Zależy mi na tym, żeby mniej więcej ogarnąć, w którym miejscu stali. Jeden napastnik stał tutaj. No. Ja stałem tutaj. I ten trzeci to ja nie wiem dokładnie, czy był, ponieważ jest tu to zielone kurwa z napojami, ta vending machine. A więc mógł tu być ktoś schowany. No ja się od razu odwróciłem z rękami w górze i starałem się trochę zapamiętać, ale też nie stracić życia, bo to jest priorytet w takich sytuacjach. Mhm. No. Dobra, czyli oni. Może jakaś kamera generalnie... z banku. Właśnie dlatego chcę się spytać, dopytuję. Tutaj stali. A tu stała kobieta bliżej mnie, a mężczyzna stał tu koło zielonego. Ten ta ruda i policjant, tak? Tak. A skąd dokładnie przybiegli? Za którego rogu? No nie wiem, bo ja już tu byłem w momencie, kiedy... Okej, czyli już znaczy oni już tu byli w momencie, kiedy ja przybiegłem. A ja tutaj, no, wykupiłem sobie ciuchy potem i mówię, no dobra, to zadzwonię. A czy kobieta rudowłosa miała coś, w sensie, oprócz tej sukienki, tak, której pan mówił? Chyba miała białą sukienkę. Dobra, coś jeszcze oprócz tego, jakąś akcesoria? Ładną buzię miała bardzo taką, nie taką ładną jak ty, co prawda, ale była bardzo ładna. Okej. Okay. No dobra, to chyba tyle będzie, dzięki wielkie za ten, za dobra, info. Dobra, ja będę informował. Zawsze oczy dookoła głowy mam. A tobie, Blake, powiem wszystko, pamiętaj. Mhm. Wierzę. No. No dobra, to ja idę ogarniać to, co mam ogarniać i no, uważaj na siebie. Dobra, dziękuję bardzo. I oby to nie był policjant, albo obyście go znaleźli żywego. Dobra, no to cię zabijemy, no. Trzech nas jest. Nie. Jeszcze raz? Podwieź do auta? Nie, już jedzie. Podrzucimy, wsiadę pan. Ktoś musiał mnie okraść, ja nie mogę z wami lecieć. Może. Nie mogę. Wsiada pan. A jestem zatrzymany? Postawiliśmy panu zarzuty jakieś? No właśnie się zastanawiam, bo tak pan Christopher tak mocno... Nawet nie mamy za co, chcemy tutaj panu pomóc w zamian za informację. A to nie trzeba, już kolega jedzie. Tak, to ile będzie? Powinien za chwilę być. Słuchajcie,
A gdzie zgłosić najlepiej kradzież auta? Bo ono tu gdzieś stało. Na komisariacie. Na komisariacie. O, już jedzie, widzicie? Pewnie, pewnie. Dziękuję jeszcze raz. Siemano, przyjaciele. Siemano. Dobra, wskakuję. Męczy mnie życie społeczne i kłamstwa. Wszyscy mają chłopki na twarzach.